W dzisiejszym odcinku jeden z najbardziej opłacalnych kalendarzy z kosmetykami. Hit! Mówię to dlatego, ponieważ w środku jednego okienka znajduje się produkt, który jest warty więcej niż cały ten kalendarz adwentowy, więc no naprawdę, czegoś takiego jeszcze nie widziałam. Do tej pory najlepszym kalendarzem, który otwierałam, jest kalendarz z ASOS. Jest film z nim na kanale, możecie zobaczyć. Wrzucam Wam również link do tego kalendarza i informuję o jego dostępności na moim Instagramie. Bardzo szybko się wyprzedaje, wrzucają go partiami i jak tylko to zobaczę, to wtedy Wam wrzucam tam linki. Oczywiście link do zakupu tego kalendarza znajdziecie w opisie oraz sweterek, który mam na sobie w tym filmie oraz szminka, którą najczęściej noszę od paru lat, zużyłam już kilka opakowań, w końcu jest dostępna u nas w Polsce w sprzedaży i jest to taki idealny odcień, pasuje praktycznie każdemu, wszystko znajdziecie w opisie. Tak wygląda z bliska ten kalendarz adwentowy z Zalando, kosztuje 409 zł, ale mam dla Was fajny patent, ponieważ można kupić go ze zniżką 10% za zapis do newslettera. Nie martwcie się, jeżeli już kiedyś się zapisaliście, można zrobić to w łatwy sposób, są takie 10-minutowe maile i ja dokładnie pokazuję Wam, jak to szybko zrobić w moim Instagramie i wtedy kosztuje ten kalendarz ze zniżką 368 zł. W pierwszej szufladce znalazłam kosmetyk Bobbi Brown, więc tutaj jak widzicie, no już droższe kosmetyki mamy. Jest to baza do twarzy pod makijaż i oczywiście ceny wszystkich produktów Wam przeliczę. Jest to słoiczek w pojemności 7 ml, więc w przeliczeniu wychodzi około 34 zł. Baza jest z witaminami. Numer 2, jeżeli czekacie na ten najdroższy produkt, o którym Wam mówiłam, to już nie długo, bo dowiedziałam się, że będzie on w początkowych okienkach. Dzieląc standardową cenę tego kalendarza na 24, czyli liczbę produktów, wychodzi średnio 17 zł za kosmetyk. Tutaj mamy mini paletkę z cieniami do powiek z firmy Revlon. Z Revlonem to mi się kojarzą zdecydowanie ich popularne podkłady. To był kiedyś klasyk, ale zobaczmy, jak te cienie będą wyglądały na skórze. Ten błyszczący naprawdę bardzo mi się podobał, ale jaki to jest pigment! No powiem Wam, że rewelacyjne. Wytestujmy jeszcze coś matowego. Cena takiej paletki to 59 zł. Tak sobie myślę, że troszkę sporo jak na tego typu paletę, ale kolorystyka mi się podoba, a Wam? Numer 3. Chciałabym również przypomnieć, że na moim kanale codziennie o godzinie 19 dodaję odcinki z otwieraniem różnych kalendarzy adwentowych. Jeszcze sporo kalendarzy przed nami, ale mówię Wam, że chyba już z 20 w tym roku nagrałam tych, które są teraz dostępne. Kosmetyk z firmy Pai, a w środku mamy kropelki brązujące. Widzę po tym satynowym kolorze, że będą również rozświetlały, mają kwas hialuronowy, opakowanie 10 ml i kosztuje około 91 zł. Numer 4, a jeżeli chodzi o kalendarze adwentowe, wszystkie kupuję sama i finansuję je z reklam, które wyświetlają Wam się na YouTubie. Działa to tak, że my twórcy, nagrywający, gdy ktoś kliknie bądź nie pominie reklamy, która jest przy naszym filmie, dostajemy pieniądze za to. Was to oczywiście nic nie kosztuje. Mówię o tym, bo nie wszyscy mają świadomość, jak tutaj to na YouTubie działa, a jeżeli macie ochotę wspierać twórców, no to wiecie, jak im pomagać. W tym pudełeczku z Elizabeth Arden trafił się balsam do ust nawilżający, więc myślę, że fajnie tego typu produkty nakładać właśnie na noc i wtedy te usta są zregenerowane. Cena to 37 zł, a opakowanie naprawdę dosyć spore, 13 ml. Numer 5. Będzie miło, jeżeli zostawicie kciuk w górę i komentarz pod tym filmem. Wtedy YouTube wie, że ten odcinek Wam się spodobał i po prostu będzie Wam pokazywał moje odcinki. Kosmetyk z Nuxa, już to nam się trafiło w jakimś kalendarzu adwentowym, jest mi bardzo znany. Suchy olejek ze złotymi drobinkami. Tutaj mamy pojemność 10 ml i wychodzi około 15 zł, jest to taki klasyk. Numer 6, czas na największą szufladkę w tym kalendarzu adwentowym. No i właśnie to jest to, najdroższy produkt w tym kalendarzu. Jesteście ciekawi? Będzie to naprawdę hit. Foreo UFO Mini. Za ten produkt w standardowej cenie musimy zapłacić 459 zł, a przypominam, że kalendarz adwentowy standardowo kosztuje 409 zł, więc naprawdę bardzo opłacalne. I co to jest? Jest to urządzenie do maseczek, ale muszę Wam powiedzieć ważną informację, ponieważ do tego musimy dokupować oddzielne, dedykowane temu urządzeniu maseczki, które kosztują około 100 zł za 6 sztuk. Więc jeżeli mamy samo Foreo UFO, to niestety nie wykorzystamy go do niczego, od razu o tym mówię. Czy ktoś z Was, oglądając ten odcinek, używał tego produktu? Dajcie znać, jak Wam się spisywał i w ogóle, czy lubicie firmę Foreo. Szóstka była ogromna, to teraz czas na takie miniaturowe szufladeczki. I w siódemce kryje nam się wcale nie tak mały kosmetyk, jest z firmy Bumble & Bumble. W opakowaniu o pojemności 30 ml mamy olejek, primer, który jest bazą, gdy wykonujemy jakąś stylizację włosów i chroni właśnie przed wysokimi temperaturami.
radiatorami i promieniami UV i ten kosmetyk wychodzi za około 17 zł. Numer 8. Jestem ciekawa, czy będzie tutaj więcej kosmetyków do makijażu, bo póki co było sporo pielęgnacji. No i wydaje mi się, że chyba wykrakałam dokładnie tak. Klasyk od L'Oreal, czyli Volume Million Lashes. Ja bardzo kiedyś lubiłam ten tusz do rzęs, więc z chęcią sobie do niego powrócę. Tutaj możecie zobaczyć szczoteczkę, taka silikonowa, dosyć duża i fajnie rozczesuje rzęsy. Jest to wersja czarna, kosztuje 64 zł, choć wiadomo, że na pewno na necie gdzieś ją taniej można dorwać. Numer 9, a właśnie jeżeli chodzi o promocje, o kody rabatowe, różnego rodzaju wyprzedaże, to na moim profilu na Instagramie w tym kółeczku, czyli Insta Stories, dodaję właśnie tego typu rzeczy. I tutaj mamy z Cosrxa moje ulubione plasterki, bardzo Wam je polecam. Mamy tutaj 24 sztuki i są to plasterki, które nakładamy na niedoskonałości. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. To jest pełnowymiarowe opakowanie. Ja już to wielokrotnie kupowałam i polecam. Tutaj możecie zobaczyć, naklejamy je po prostu na niedoskonałości. Nawet można na to nakładać makijaż. Naprawdę jest to bardzo delikatne, przezroczyste. Tego nie widać na twarzy. Tak bardzo, no wiadomo, jeżeli ktoś by się tam mocno przyglądał, no to to zobaczy. I cena za takie opakowanie to około 15 zł. I czas na dziesiątkę, ale kolejne okienka nam się zapowiadają o wiele, wiele większe. Żel transparentny do brwi, więc fajnie do utrwalenia. Ja używam tego z Benefitu. Ciekawe, jak ten się sprawdzi. Pojemność 4 ml, a cena to 54 zł. Numer 11. Na pewno coś sporego. A w kartoniku olejek do ciała z firmy Tom Hems. Jest to zapach Ylang Ylang, czyli taki, powiedziałabym, dosyć cytrusowy, ale przede wszystkim kwiatowy. I jeśli chodzi o inne składniki, mamy tutaj nasiona konopi i jest on z taką pipetą. Pojemność 30 ml, kosztuje 22 zł. Numer 12, więc jesteśmy równo w połowie kalendarza adwentowego, a w środku z firmy Aveda jest szampon. Ja kiedyś od nich używałam i szampony, i odżywki z keratyną były całkiem spoko. Tutaj jest kosmetyk roślinny Botanical Repair 50 ml i wychodzi za około 49 zł. Numer 13, w jednym z odcinków pytałam Was, czy więcej opowiadać o kosmetykach, ale mówiliście, że tyle wystarczy, żeby te filmy były dobre do oglądania i nie takie tasiemce, wiecie, o co chodzi. Jak to bardzo często bywa w kalendarzach adwentowych, pojawiła się czarna kredka, jest z firmy Kiko, bardzo fajnie, że jest automatyczna, oczywiście z tyłu jest temperówka oraz dodatkowo taka ciekawa końcóweczka do rozcierania, cena to 29 zł, szufladka z numerem 14, robił chyba tak tutaj mniej więcej, zauważyłam, pół na pół, raz coś do pielęgnacji, a raz coś do makijażu, a w środku małe opakowanie maseczki Glam Glow Super Matte, jest to maseczka z glinką oczyszczająca, 7 gramów, więc naprawdę bardzo mało, no ledwo co moim zdaniem na jedną aplikację starczy i kosztuje około 22 zł, no są to droższe kosmetyki. Numer 15, choć ja sobie tak myślę, że na maseczki z glinką to nie warto wydawać za dużo kasy. Można znaleźć tańsze alternatywy, a tutaj Revolution. Kosmetyk w sumie identyczny ma kolor jak kalendarz adwentowy. Mamy tutaj kremowy produkt do oczyszczania skóry twarzy z witaminą C, więc będzie działał również rozjaśniająco i nadaje się do demakijażu. Pojemność 150 ml, cena 139 zł. Bardzo mnie kusi, żeby to przetestować. Ja makijażu nie zmywam płynami micelarnymi, tylko właśnie olejkami bądź kremami, więc no, to jest na pewno ciekawa opcja. Numer 16. Więc czekamy na coś makijażowego. Już przez papierek widzę, że będzie to kosmetyk wartościowy. Urban Decay All Nighter. Jest to kultowy kosmetyk, zawsze chciałam go mieć, ale w sumie nie miałam okazji do jego wykorzystywania, bo najczęściej używają go wizażystki. Jest to po prostu spray utrwalający makijaż i nadaje się, wiecie, na takie mega imprezy typu wesela, więc naprawdę dużo ludzi to poleca. Mamy tutaj 15 ml, więc akurat opakowanie do przetestowania. No na maksa jestem zadowolona, że to się tutaj trafiło. I kosztuje on około 30 zł, no wiadomo, pełnowymiarowe opakowanie o wiele więcej. Numer 17, no co Wam powiem, kalendarz adwentowy na maksa, ciekawy, interesujący, więc naprawdę warto rozważyć jego zakup. W środku kosmetyk brązujący firmy Saint-Tropez. Jest to mgiełka brązująca, no powiem Wam, że ja troszeczkę boję się takich produktów, żeby sobie plam nie narobić, ale może akurat zimą warto się pokusić o tego typu kosmetyki. 35 ml wychodzi za około 33 zł. I numer 18. Wydaje mi się, że może być taka szminka. Tak po dotyku przez ten papierek. No i zgadza się. Mini szminka z Maka, więc fajnie. Firmowa. Tego co się nie mylę, to kosmetyki z tej firmy były w kalendarzu w Zalando w ubiegłym roku. Tak wygląda jej odcień, a ja w tamtym roku otwierałam kalendarz adwentowy z Maka. Bardzo drogi, więc możecie sobie zobaczyć ten odcinek. Numer to 626 Will
jest w wykończeniu matowym. Numer 19, jakie kalendarze adwentowe lubicie najbardziej? Pielęgnacją z makijażem, a może właśnie mieszane, tak jak ten. Małe pudełeczko z kosmetykiem Estée Lauder, jest to kultowy ich kosmetyk Advanced Night Repair. Znajduje się tutaj 7 ml i wychodzi za niego około 75 zł. Numer 20 i kolejne naprawdę spore opakowanie. I od razu Wam mówię, bardzo ciężkie. Soul Rose. Jest to tonik do twarzy z różą damasceńską 250 ml za 115 zł. I powiem Wam, że ja bardzo lubię wodę różaną właśnie do twarzy, ale w atomizerze. Spryskuję sobie nią twarz i kupuję, szczerze mówiąc, o wiele tańszą, ale ten kosmetyk na pewno zużyję, po prostu sobie przeleję do opakowania, którym będę mogła spryskać moją skórę. Numer 21, jak już słuchajcie, jest dwójka na przodzie. Kiedyś to się mówiło zmiana w kodzie, a ja mówię zmiana w kosmetykach z kalendarza, bo bardzo często na koniec właśnie wrzucają jakieś ciekawe, wartościowe rzeczy. Uwielbiam gąbeczki z Real Techniques, ale takiej jeszcze nie miałam. Jestem tak zdziwiona. Ma ona na końcu takie silikonowe wypełnienie, które z bliska wygląda jak odcisk palca, więc myślę, że to może dawać zupełnie inne wykończenie w makijażu. Oczywiście po zmoczeniu ona się powiększy. No powiem Wam, że jeszcze takiej gąbki nie widziałam. A cena to 34 zł. I numer 22. Kolejna duża szufladka. Jest to nic innego jak czarna maska peel off. No na tego typu produkty trzeba uważać, bo mogą podrażniać skórę. Nakładamy je po prostu do wyschnięcia i ściągamy. 20 gramów. Wychodzi za około 35 zł. Numer 23. Okienko przedostatnie. Gwarantuję Wam, że to następne będzie o wiele większe, a w środku znalazłam pędzelek, ale taki dosyć nietypowy, ponieważ jest silikonowy i możemy go używać do nakładania maseczek. Jest to naprawdę fajny gadżet, ale tutaj ta firma Luvia z Zalando jest dosyć droga, kosztuje około 44 zł, no myślę, że gdzieś indziej na necie można taniej dostać, ale ja na pewno będę go używać, bo już od dawna się na taki czaiłam, ale jakoś nigdzie nie było mi po drodze, żeby dostać go w dobrej cenie, więc jestem zadowolona. Numer 24 i ostatnia szufladka, a w środku widzę kosmetyk, który już kiedyś miałam, ale szczerze mówiąc chyba nie używałam, albo miałam po prostu próbkę z tej firmy, bo kojarzę po opakowaniu. No są to, słuchajcie, kosmetyki na pewno drogie. Wow, sprawdziłam cenę na Seforce. Augustinus Bader 15 ml tego kremu kosztuje 339 zł. No bardzo sporo. Jest to lekki krem nawilżający, który stymuluje naturalnie proces regeneracji skóry i poprawia jej koloryt. Mamy tutaj zawarte witaminy A, B, C, E, aminokwasy, antyoksydanty, więc również chroni przed wolnymi rodnikami. No, na koniec, słuchajcie, się postarali i to ostro. Tak przedstawia się cała zawartość tego kalendarza adwentowego. Podliczyłam wszystkie kosmetyki, a razem wychodzi 1769 zł. Same Foreo kosztuje 449 zł, więc odejmijmy sobie od tej ceny urządzenie. Jeżeli normalnie byśmy chcieli je kupić, to kupujemy sobie kalendarz adwentowy i mamy kosmetyki o wartości 1320 zł w gratis. Szczerze mówiąc, takich jaj to ja jeszcze nie widziałam. Hit, hit, hit. Jeśli chodzi o mnie, to naprawdę jestem zachwycona tym kalendarzem adwentowym. A Wy co o nim myślicie? Jak zwykle na końcu zawsze pojawia się mój piesek. A dzisiaj, słuchajcie, Światowy Dzień Zwierząt, więc możecie zobaczyć na Insta. Powrzucałam też filmy, jak ona wyglądała, jak była malutka. Naprawdę mega słodziak. To były czasy, nawet nagrywałam film pierwszego dnia, jak ją adoptowałam, jak ona u mnie wyglądała. Teraz mnie tutaj siedzi i całuje. Jeżeli ten odcinek Ci się spodobał i ten kalendarz, zostaw koniecznie kciuka w górę pod tym filmem, a jeżeli obejrzałaś ten film do końca i masz ochotę napisać komentarz, napisz pomarańczowy, zobaczymy, kto uważnie ogląda do końca. Buziaki i widzimy się jutro o godzinie 19:00. Pa, pa!